Skoro pan burmistrz wywołał dyskusję na temat kina, chciałabym zwrócić uwagę, panie burmistrzu, na taki fakt, że nie mamy w mieście takiego lokalu, gdzie zmieścilibyśmy 400 i więcej osób. Zdajemy sobie sprawę z tego, że i Uniwersytet Trzeciego Wieku rośnie, jeśli chodzi o liczbę członków. Wykłady się odbywają, imprezy bardzo ważne i czasami z tymi imprezami musimy uciekać gdzieś tam, nawet do gminy. Czas, proszę, albo? Do lokali. Do innych lokali. Nie mamy swego lokalu, więc ja zwracam uwagę na to, żeby wybudować tak to, rozbudować tak to kino, by była jak największa liczba miejsc, uwzględniając osoby niepełnosprawne. I dla mnie osobiście wariant trzeci, którego tak troszkę pobieżnie tylko przeczytałam, ale wariant trzeci, ponieważ tu zwracam uwagę na to, że jest 389 miejsc. No te cztery miejsca to tak za mało, jeśli chodzi o liczbę osób niepełnosprawnych. To jest ten wariant. No, więc ja się do kategorii Państwu pokazać, to tak. Jest pół roku na stronie internetowej, ale rozumiem, tak. Że to nie każda zakona nie musi zaglądać. W tej chwili możemy się pokazać, jakie są założenia. Dobrze. Ja będąc jeszcze przy głosie, chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na budowę osuarium. Skoro dopiero będzie przetarg, proszę Państwa, to troszeczkę jest takie obraźliwe może, inaczej powiem, troszkę niepoważne z naszej strony to wszystko, jeśli chodzi o pogrzeb, który miał się odbyć dość wcześniej. Park już istnieje, chodzimy po parku, a zwłoki gdzieś tam leżą, więc kości leżą, więc troszeczkę dla mnie osobiście to nie wygląda poważnie. Chciałabym, żeby to troszkę szybciej się odbyło. Tak. Proszę bardzo. Załatwię od ręki. Pani Marysiu, ja przypomnę Pani, że teraz się przymierzamy do trzeciego przetargu. W pierwszym przetargu nie stanął nikt, w drugim przetargu stanęły tylko oferty zbyt drogie, stąd chcemy zwiększyć budżet. Więc nie można powiedzieć, że my coś robimy za późno, my robimy wystarczająco wcześnie, tyle tylko, że się nikt nie zgłosi po prostu. A wracając jeszcze do kwestii związanej z przebudową kina Fala, mamy tu, otrzymaliśmy te warianty, cztery warianty. Wszystkie warianty jakby opierają się o obecny budynek istniejący. Bodajże tak też pobieżnie jak się zorientowałem, trzy warianty to przebudowa. Ja nie wiem czy ta przebudowa, bo w żadnym z tych wariantów nie widzimy ceny, chociaż przybliżonej. My tutaj trochę fantasmagorycznie podchodzimy do tego, bo nie umiemy powiedzieć ile te warianty będą kosztowały, żeby móc się odnieść do ceny. Ja się zastanawiam, czy w tej sytuacji nie warto by było przemyśleć tematu i znaleźć miejsce na wybudowanie kina, takiego kina, na które, tak jak pan burmistrz tu wspominał, moglibyśmy pozyskać dotacje, zbudować gdzieś poza tym miejscem, w którym znajduje się obecny budynek byłego kina. Chociażby przy ulicy Kolejowej, między Pasażem a Szkołą Muzyczną jest takie fajne miejsce, gdzie taki obiekt by się bardzo ładnie wpisywał, chociażby tam. To jest prawda już chyba przećwiczona przez wszystkich, którzy kiedykolwiek chociaż raz w życiu zajmowali się przebudową, budową, etc., naprawianiem. Najlepiej zburzyć i nowe postawić, bo czasami to klejenie, przebudowywanie to jest dużo droższe niż wybudowanie nowego obiektu. Ale to jest tylko głos dyskusji, więc proszę to przyjąć albo nie. To już. Proszę bardzo, pan burmistrz. Też tylko jedno zdanie, żeby wyjaśnić sprawy, które są oczywiste. Też Państwo nie musicie pamiętać, bo nie. W tym programie funkcjonalno-użytkowym tej koncepcji jednym z elementów jest również analiza kosztów. Oczywiście jest to analiza wskaźnikowa, bo nie może być inna, bo nie ma kosztów, nie ma projektu. Ale ta analiza wskaźnikowa mówi o kwocie 9 milionów 800 tysięcy mniej więcej. I rzeczywiście te uwagi... No ale czy te 9 tysięcy są dla każdego wariantu, panie burmistrzu? Nie, ja mówię o tym wariancie trzecim, gdzie mamy koncepcję. Oczywiście gdybyśmy przyjęli... Wariant pierwszy moim zdaniem odpada ewidentnie, bo on nie spełnia niczego.
Drugi wariant to jest to remont, to oczywiście będzie taniej, pewnie kwota rzędu 3-4 miliony. Czwarty wariant, budowa od nowa, to związane jest też z burzeniem starego budynku, więc być może jest taniej, ale to jest zgadywanie, a być może drożej, bo wtedy sobie wymyślimy nie salę na 400 miejsc, tylko na 500, nie 5 pomieszczeń jakichś tam dla GCK-u, tylko 10 i tak dalej, bo to, tak to jest, bo to się rozrasta i w końcu też wyjdzie gdzieś kwota rzędu 10 milionów. Dziękuję. Pan radny Wojciech Iwaszkiewicz, proszę. Ja myślę, że to jest w ogóle jeszcze wszystko przedwczesna dyskusja, bo dopiero dostaliśmy te porównawcze warianty i ja bym był jednak za tym, żeby tę dyskusję odroczyć z wielu powodów. Pierwszy powód jest właśnie to, że jutro byśmy musieli jakby na gorąco o tym podejmować pierwsze decyzje, a chyba temat nie byłby doskonale czy zbyt dobrze rozpoznany jeszcze, bo będziemy rozmawiać o ścisłym centrum miasta. I to jest bardzo istotna sprawa. Ja nie wiem, jakie tam są jeszcze sprawy formalne, bo z tego co pamiętam, że kino stoi na działce, która jest chyba własnością województwa mazowieckiego. Tak? Tak, czyli tam są jeszcze pewne sprawy formalne. Wieczystym, tak, jest użytkowanie. Mhm. A poza tym infrastruktura, parkingi, tak, czy... Znaczy właśnie chcę powiedzieć tak, że ja uciążliwość tego obiektu dla sąsiadujących. Czego mi tu brakuje? Brakuje mi przede wszystkim jeszcze jednej analizy podobnej. Mi się bardzo podoba to, że tak dostaliśmy porównawczo. Kubatury na przykład obecnego Giżyckiego Centrum Kultury z tym, co tutaj byśmy mieli mieć. Żebyśmy mogli porównać, czy nie zamienia stryjek siekierki na kijek, tak? Bo się okaże, że tam wcale tej kubatury nie ma dużo więcej niż na Konarskiego. A jednak 9 czy tam 10, 15, 30 milionów, nie wiem ile to nas to kosztowało, musielibyśmy na to wyłożyć. Skoro nie zdążymy i tak, no to lepiej się do tego tematu lepiej przygotować. Poza tym pojawiały się takie sygnały mieszkańców, że oni też by chcieli się wypowiedzieć w tym zakresie i bardzo proszę o to. Tu pani przewodnicząca też zdeklarowała, ja poparłem, nawet wydrukowała, żeby jednak więcej informacji na stronie internetowej miejskiej umieścić wraz z tymi materiałami. Ja to przeglądałem, te materiały nie są dla przeciętnego mieszkańca zbyt czytelne, one są popakowane, tam jeszcze w dodatku dużo tych plików jest. Te najważniejsze, meble też nie są istotne, bo tam też nie są meble, prawda, wszystko, więc te najważniejsze rzeczy, powiedzmy, funkcjonalne, stworzyć taką mini platformę dyskusyjną w tej sprawie, wyciągnąć pewne wnioski i wydaje mi się, że jednak najbardziej celowa jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, bo tam jest w tej chwili funkcja użytkowa, usługowa w tym kwartale i może nawet wystawienie tego na sprzedaż z funkcją mieszkaniową, powiedzmy, czy jakąś inną, to byśmy zdecydowali, a wspomożenie poniekąd szkoły muzycznej, o tym, o czym mówił Mirek, ponieważ ja pamiętam jubileusz szkoły muzycznej, kiedy pani dyrektor mówiła, że są plany budowy sali koncertowej na zapleczu szkoły, ale to są plany, wiadomo, uzależnione od budżetu. Myślę, że jedna taka sala na potrzeby szkoły muzycznej, która prezentuje moim zdaniem przyzwoity, wysoki poziom i nasze miejskie tutaj potrzeby, to by wystarczyło w zupełności, a jednak lokalizacja by była dużo lepsza i dojazdy, i parkingi, i lokalizacja jako powiedzmy nad jeziorem, w razie jakiejś niepogody można by było przenieść imprezy do tego obiektu. Także myślę, że nie ma sensu chyba jutro podejmować jeszcze tych decyzji. Musimy to wszystko dobrze jeszcze przemyśleć, podyskutować, zrobić na stronie internetowej, tak żeby mieszkańcy mogli też się wypowiedzieć i wówczas z czystym sumieniem podjąć decyzję. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Czopińska, przewodnicząca Rady, proszę. Myślę, że powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, co chcielibyśmy mieć w takim budynku. Myślę, że to jest pytanie podstawowe. Pytanie, czy zostawiamy budynek GCK-u, tak, i robimy drugi budynek tylko dla kina, czy tam tylko halę widowiskową, czy jednak decydujemy się na pewien obiekt, który połączy różne funkcje i pracownie artystyczne, i salę widowiskową, i kino, i salę wystawową. I w tym momencie zastanawiamy się nad sprzedażą budynku, w którym obecnie znajduje się GCK i utrzymujemy jeden, więc pomimo, że ten projekt, mimo, że ten program norweski został ogłoszony i faktycznie czasu jest niewiele, to myślę, że takie trochę na chybcika, bo to byłoby jednak trochę na chybcika, bo czas tutaj pędzi, podejmowanie decyzji, może nie podejmowanie decyzji, dosyć szybkie byłoby wykonywanie tej dokumentacji, tak? Bez takiej konkretnej odpowiedzi, czego oczekujemy. Więc myślę, że najpierw my powinniśmy sobie odpowiedzieć, czego oczekujemy, jeżeli już mamy decydować się na to, że wydamy te przecież wielkie pieniądze. I drugie, równie istotne pytanie, czego oczekują mieszkańcy.
To, że zdania będą podzielone wśród mieszkańców, to naturalne, tak jak będą podzielone wśród nas, tak? Są mieszkańcy, którzy mówią, że w ogóle nie powinniśmy się tym zajmować i tak naprawdę mówiąc o samym kinie, no to powinna zająć się tym firma komercyjna. Natomiast jeżeli zrobimy to, połączymy to z działalnością GIECEK-u lub też z udostępnianiem pomieszczeń jednostkom miejskim, powiatowym, stowarzyszeniom, no to w tej chwili, w tej sytuacji wygląda to już zupełnie inaczej. Dlatego też myślę, że powinniśmy sobie dać czas, ale nie za długi czas, na przedyskutowanie, czego oczekujemy i co chcemy tam umieścić, a po drugie na zebranie informacji od mieszkańców, ich oczekiwań. To, o czym tutaj pan radny powiedział, ja akurat zacytuję, bo to jest krótkie. Faktycznie wczoraj jeden z mieszkańców zadał, właściwie nie zadał pytanie, zwrócił się z taką prośbą do państwa, do radnych. Czy moglibyście państwo na najbliższej sesji Rady Miejskiej zapytać, czy byłoby możliwe wyznaczenie jakiegoś okresu, powiedzmy 3-4 tygodnie, na zgłaszanie uwag do projektu modernizacji budynku Kina Fala. Ostatnio wywiązała się na tym forum dyskusja o tym, jak, a nawet czy w ogóle zagospodarowywać budynek Kina Fala. Byłoby niezmiernie pozytywnie, gdyby nasi włodarze wraz z taką zgodą pokusili się o zamieszczenie projektów na stronach giżycko.pl w formie przyjaźniejszej dla obywatela niż jako dokumentacja przetargowa. Z góry dziękuję. Uważam, że jest to uzasadnione i należałoby zebrać oczekiwania mieszkańców, ale i my musimy uściślić, czego my oczekujemy, czego my chcemy. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Ryszard Błoszko, proszę. W przedstawionej tej koncepcji mamy trzy warianty złe i jeden niewiadomy, ale chyba najlepszy. Pierwszy, drugi, trzeci to jest stopniowanie takiego zła. Od największego zła, dna, do coraz mniejszego. Natomiast piramida zła. Wady. Natomiast czwarty wariant nie ma żadnej z tych wad, które były w poprzednich trzech wariantach. Ma dwie wady, określone dwie wady, przy czym pierwsza jest wątpliwa, bo jak sam burmistrz powiedział przed chwilą, albo będzie więcej, albo mniej. To jest koszt. No a druga to długotrwałość procedury. Procedura to my jesteśmy przyzwyczajeni, że możemy prowadzić je długo. Osobiście optuję za wariantem czwartym, który byłby dostosowany do potrzeb miasta i XXI wieku, a nie jakieś te przebudówki do budówki. I dam przykład taki, że jeden z przedsiębiorców, który wybudował wiele, już ma doświadczenie, kupił skarpę, tą skarpę Wilkasa. Wszyscy znamy, gdzie to jest skarpa. Ta skarpa będzie zrównana z ziemią i nawet wejdzie pod ziemię i będzie coś zupełnie nowego. I jemu się to opłaca, mimo że tam w tej chwili nad skarpą też jest tylko co budowane jakieś tam inne rzeczy. Czyli reasumując, warto budować od nowa. Doświadczenie tych, co budują, mówi o tym, że o wiele lepiej i nawet taniej jest zburzyć starocie niefunkcjonalne, te jeszcze perelowskie. Przy okazji będzie się miało no, jakiś tam plus za niszczenie reliktów. No. Po komunie i wybudować coś, co jest naprawdę na miarę czasów i z architekturą odpowiednią. Tyle, że trzeba dać. Wszyscy mamy takie oczekiwanie, panie Ryszardzie. Dlatego osobiście jestem za wariantem czwartym. Bez wskazywania lokalizacji. Pierwsza rzecz to za niewielkie pieniądze lub za materiał puścić już do rozbiórki całkowitej, do fundamentów za ten materiał, który się uzyska. Być może znajdzie się ktoś taki. Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Jelec, proszę. Skoro kino jest takie niezbędne w naszym mieście i powinno powstać szybko, to ja proponuję reaktywację kina Komar, które kiedyś znakomicie funkcjonowało w parku Rogera Gemer. Natomiast jeżeli chodzi o pomysły na budowę, to przychylam się do zdania Ryśka Włoszki, że ten obiekt trzeba by było może nie zburzyć, ale sprzedać obiekt przy ulicy Konarskiego, sprzedać obiekt kina i w to miejsce za uzyskane środki i ewentualnie jakiś tam program zbudować z prawdziwego zdarzenia budynek, który będzie służył jako dom kultury, jako kino, jako sala widowiskowa, galeria.
To jest prawda, że znacznie taniej, znacznie lepiej jest budować od początku, jak remontować rzeczy stare. Zawsze coś wylezie, zawsze coś się tam będzie działo dziwnego, a przynajmniej przy projektowaniu takiego nowego obiektu mogliśmy, że tak powiem, nasze wspólne marzenia o takim centrum kulturalnym w Giżycku zrealizować. I od razu podpowiem, byłaby znakomita lokalizacja w pobliżu szkoły muzycznej. Jest to taka wylęgarnia młodych talentów, tam gra orkiestra. Gdyby taki obiekt był w pobliżu szkoły muzycznej, mielibyśmy salę koncertową, moglibyśmy sobie posłuchać młodych wykonawców, mielibyśmy ożywioną tą część miasta. Myślę, że warto rozważyć ten wariant. Zamiast pchać się w jakieś kosztowne remonty, dziwne rzeczy, to kino na sezon zróbmy, reaktywujmy kino Komar, to naprawdę niewielki koszt. W Ekomarinie, ale co tam jest w Ekomarinie? Leżaki. No właśnie, Komary. No, ale ja wiem, ale to nie jest kino. To nie jest kino. Takie kino Komar, jakie było kiedyś, jak ja tam jako dzieciak chodziłem, to wrócilibyśmy do tradycji jakiejś. Byłoby jedyne kino w Polsce na świeżym powietrzu, zorganizowane, zamknięte. A tam tylko trzeba płot postawić i ekran. Czy coś jeszcze, Pani Radny? Dziękuję. Pani Radna Żarnok-Wasilewska, proszę. Ja chciałam dodać tylko kilka słów w tej dyskusji, wziąć udział. Moim zdaniem oczywiste jest to, że kino w naszym mieście jest niezbędne, potrzebne, ponieważ nasza oferta kulturalna w mieście i dla starszych, i dla młodszych w tym momencie niestety moim zdaniem kuleje, a takie kino na pewno byłoby jak najbardziej dobrym pomysłem, tak? Zgadzam się z Panią Przewodniczącą, że musimy przede wszystkim określić to, czego chcemy, tak? To jest podstawa. Czy my chcemy łączyć działalność Domu Kultury z tym kinem, czy robić to jako oddzielne dwie placówki, czy w jaki sposób chcemy, żeby to wyglądało? To jest podstawa, tak? Określmy sobie jakiś cel. Zgadzam się też z Panią Radną Popieluch na temat tego, że brakuje nam takiego miejsca na większe imprezy, ponieważ nie jesteśmy w stanie robić większych koncertów, większe gwiazdy nawet tak naprawdę nie chcą przyjeżdżać do Giżycka ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie sprzedać więcej biletów niż załóżmy te 200 w Giżycku, tak? To są jakieś tam odgórne ich ustalenia i tego nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Poza tym nie zapominajmy o tym, że pogoda jest kapryśna i często miejskie imprezy nie odbywają się tylko dlatego, że pada deszcz. Nie jesteśmy w stanie przenieść naszych mieszkańców w inne miejsce. Ja tylko boję się tego, że tak naprawdę to wszystko, o czym teraz rozmawiamy, to jest jakieś takie gdybanie, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, jakie projekty unijne będą ogłaszane i nie wiemy, czy to będzie na przebudowę, tak, istniejącego jakiegoś tam miejsca, jakiejś placówki kulturalnej, czy tak naprawdę będzie to kwestia budowy nowego miejsca, tak? Czyli jest miejsce na Kolejowej, tam gdzie można wybudować nowy obiekt i jest miejsce na ulicy Warszawskiej, czyli Stare Kino. I tak naprawdę wszystko zależy od tego, jakie projekty będą w najbliższym czasie. A boję się tego, że tych projektów nie będzie w ogóle, więc może najpierw określmy sobie przede wszystkim, co chcemy osiągnąć, tak? Ale jak nie będziemy mieli planu, a pojawi się projekt, to też będziemy... Nie, oczywiste jest to, że musimy myśleć perspektywicznie, tak? Tylko, że tak naprawdę my teraz nie wiemy, czego my chcemy. Dobrze. Coś jeszcze sobie? Na pewno chcemy kina. No tak. Wszystkie głosy tu zmierzają w jednym kierunku. To jest najważniejsze. Proszę pan. Ja chciałbym Państwu podziękować za tą dzisiejszą dyskusję i chciałbym jeszcze dać pewną satysfakcję koledze Radnemu Jelcowi, że nad kinem Komar pracujemy. Nie wiem, czy jeszcze w tym roku się uda, ale być może w przyszłym roku rzeczywiście, nawet dzisiaj odbywają się tam rozmowy na temat dosłownie reaktywacji kina Komar. Może się nie uda, ale pracujemy nad tym, więc nam też ta sprawa nie umknęła. Natomiast wracając do naszego kina Fala, ja jako nierodowity mieszkaniec Giżycka jednak zwracam uwagę, że ten budynek wrósł w krajobraz Giżycka i sami zresztą Państwo czasem, jak my mamy jakieś pomysły, to mówicie, żeśmy się pohamowali z tą rewolucjonizmem, żeby jednak dbać o tą tradycję, historię Giżycka. Choćby ostatni przykład to jest baza
młodzieżowa jest bazą sportów wodnych, prawda? To tam mówiliśmy o tradycji, a tutaj dość łatwo nam przychodzi do porządku likwidacja tej historii tradycji kina. Przy czym ja, jak mówię, ja jestem pewnie mniej sentymentalny, bo nie jestem niestety rodowitym giszczaninem, więc mi akurat to nie jest jakiś wielki problem. Natomiast gdybyśmy mieli rozważać lokalizację kina, czy obiektu tego kulturalno-kinowego, jakby to zwać, w innym miejscu, to jestem gorąco przekonany, że aby spełnić oczekiwania nas wszystkich, trzeba by to przeprowadzić najpierw konkurs architektoniczno-urbanistyczny. Ale żeby przeprowadzić ten konkurs, i wtedy rzeczywiście można by sobie pooglądać, pomarzyć, że chcemy, żeby to wyglądało tak, owa, żeby miało funkcje takie i lub inne. I że miało taką lub inną kubaturę, inną, taką, a nie inną architekturę. Tyle tylko, że żeby ogłosić konkurs architektoniczny, to trzeba mieć te rzeczy, o których wszyscy Państwo mówicie, czyli wiedzieć, co się chce. Bo w przedmiocie konkursu trzeba określić, że chcemy mieć salę kinową taką, salę teatralną o takich parametrach, pomieszczeń tych próbowych tyle i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy muszą być zdecydowane przed ogłoszeniem tego konkursu. I ja myślę, że my jako urząd jesteśmy możliwi, jesteśmy w stanie ogłosić to w miarę szybko, w rozsądnym terminie. W miarę szybko to moim zdaniem jest co najmniej jeden kwartał przygotowań, bo tyle to trwa. Pod warunkiem, że sobie ustalimy te rzeczy, które chcemy mieć i miejsce, które, w którym chcemy zlokalizować ten obiekt. No i oczywiście nie będzie to kosztować 300 tysięcy, tylko na skalę problemu ja myślę, że warto wydać tyle więcej. Ja myślę, że to 400 tysięcy, 500 tysięcy, tyle by to wtedy kosztowało. Ale, ale myślę, że może warto do tego się przymierzyć. Dziękuję. Dziękuję. Pani Małgorzata Czopińska, proszę. Troszkę tak reasumując, proszę Państwa, żeby ta nasza dyskusja i efekty tej dyskusji nie odległy, nie przesunęły się w czas nie wiadomo jaki, następnej kadencji, ja proponuję, jeżeli Państwo jutro, jeżeli my jako Rada taką decyzję podejmiemy, że jednak chcemy dać ten czas, to żebyśmy też określili, że mamy miesiąc na przykład, czy półtora miesiąca na to, że do urzędu, do burmistrza, od mieszkańców i od nas wpływają do konkretnego dnia nasze oczekiwania. No nie jesteśmy wszyscy inżynierami, więc myślę, że to nie chodzi o to, żebyśmy posługiwali się fachowym słownictwem, jeżeli chodzi o nasze oczekiwania. Natomiast myślę, że pracownicy urzędu z tych, określę w cudzysłowie, wypocin, czy też naszych takich bardzo laickich, amatorskich, czy też sugestii mieszkańców, na pewno będą w stanie określić pewne nasze oczekiwania. Więc myślę, że ten termin tutaj, jeżeli jutro podejmiemy taką decyzję, warto będzie określić, bo inaczej to nam się przesunie w czas nieprzewidywalny. Myślę, że nie do końca pracownicy urzędu mieliby problem z laickimi jakimiś rozwiązaniami, bo jest wielu, wielu inżynierów mamy w naszym mieście i mają naprawdę bardzo ciekawe pomysły. Niemniej jednak ten temat wymaga jakiejś takiej szerszej dyskusji, co nie ulega żadnej wątpliwości. Poproszę pan radny Jerzy Kiczyński. Reasumując reasumację pani Małgorzaty, chciałbym prosić, żeby władze miasta przygotowały formę, platformę, na której mogłaby zaistnieć jakaś dyskusja na ten temat i gdzie by były zbierane nasze oczekiwania, żeby potem coś z tego wynikło. Czyli konkretne działanie, stworzyć nam możliwości, nam i mieszkańcom. Dziękuję. Tak, to jest drugi głos, tutaj, dokładnie taki sam, jak tu wcześniej zostało już powiedziane. Taka platforma, że tak powiem, dyskusji między mieszkańcami, a mówmy urzędem powinna powstać i może narodzi się dzięki tej dyskusji jakiś bardzo ciekawy pomysł i może rozwiąże problem. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały nr 2, zmiany w budżecie? Nie widzę.